Jesteśmy w miejscowości Żużela. To tutaj funkcjonuje ferma Drobiu Drozd. Z nami jest pan Robert Drozd. Panie Robercie, proszę nam powiedzieć na początku, kiedy zaczęła się pana przygoda z drobiem? Moja przygoda z drobiem zaczęła się dokładnie 4 lata temu, po zlikwidowaniu nieopłacalnej trzody chlewnej bydła. Wtedy zacząłem od jednego malutkiego kurnika, który mam w gospodarstwie. Tam było 4000 kaczek, później drugi kurnik, trzeci taki malutki w gospodarstwie i powiedzmy budynki gospodarskie, które miałem po rodzicach, już się wyczerpały, można by tak powiedzieć. I w zeszłym roku właśnie przyszedł taki pomysł, że można by wybudować nowy budynek i stąd jest wybudowany ten budynek. Gospodarujemy wraz z żoną na 70 hektarach. Na tych 70 hektarach uprawiane są głównie zboża, trochę rzepaku, trochę kukurydzy oraz ziemniaki przemysłowe z przeznaczeniem na chipsy. Pierwsza łopata została wbita, że tak powiem, na po weekendzie majowym, czyli maj 2019. No i skończyliśmy, jak widać, teraz. Budynek jest wybudowany tradycyjnie, fundamenty lane betonowe, później ścianki fundamentowe z bloczków betonowych i następnie typowa cegła Poroterm. Z zewnątrz jest to ocieplone 10 cm styropianu. Dach jest zrobiony z drewnianych wiązarów dachowych, pokryty blachą od dołu i od góry i ocieplenie sufitu jest 20 cm wełny mineralnej. Systemy, które zostały tu zamontowane, a więc tak, są 4 linie karmienia, 5 linii do pojenia. Wentylacja działa na zasadzie takie, że są z boku budynku wloty. Kominy szczytowe, jest ich 11 i wentylatory szczytowe, jest ich 8. Wszystkim zarządza komputer sterujący tym firmy Fermo, komputer F-Pro 4. Można z telefonu wykonywać modyfikacje, czyli zmieniać temperatury, jakieś tam ustawienia. No i oczywiście monitoring jest. Wszystko im można sterować zdalnie. Budynek jest ogrzewany 4 nagrzewnicami gazowymi z zamkniętą komorą spalania. Gaz jest w butlach na zewnątrz budynku, butle są zakopane w ziemi. Koszt tej inwestycji jest około 3 miliony brutto. Większy koszt niż przewidywał kosztorys, ponieważ tutaj, gdzie się w tej chwili znajdujemy, rok temu było szczere pole, nie było żadnych mediów. Trzeba było doprowadzić prąd, wodę, działkę ogrodzić, poprawić troszeczkę dojazd, drogi. I to spowodowało to, że po prostu cały budynek, cała ta inwestycja to jest wartość około 3 milionów. Łącznie z wyposażeniem tego obiektu, tak? Tak, tak. Mhm. Zasiedlenie tego obiektu nastąpi w poniedziałek najbliższy, 20 stycznia. Trafi tutaj 15 tysięcy sztuk kaczki Pekin. Mhm. I jak długo ta kaczka będzie tutaj rosła? Kaczka będzie rosła podobnie jak broiler, 6 tygodni do wagi około 2-2,5 kg. Między rzutami jest zawsze około 2 tygodni, to się tak zakłada, że 2 tygodnie to jest usunięcie obornika, miecie, dezynfekcja, później jest tydzień takiego postoju, bo budynek musi odpocząć i po tygodniu tego odpoczynku następuje ponowne zasiedlenie, czyli nagrzewanie. Tego właśnie posadzka jest wyszlifowana, jest to posadzka przemysłowa gładka, że jest to wtedy łatwe do umycia, do dezynfekcji. Ściany również są pokryte farbą silikatową, że można ją spokojnie zmywać, że łatwo to po prostu jest utrzymać w czystości. No a w tej chwili dodatkowo, jak wiemy, mamy problem w Polsce z ptasią grypą. Osoby, które będą tutaj pracowały i z zewnątrz przychodziły, na przykład weterynaria czy ktoś inny, to zostanie taka osoba, zostanie wyposażona w taki specjalny kombinezon. I oczywiście jednorazowe obuwie, żeby po prostu nie doszło do jakichś przeniesienia jakichś bakterii. W tym obiekcie przewiduje się, że będzie pracowało 2 ludzi. Ja i mój pracownik. Mózgiem tutaj całej fermy jest komputer produkcyjny, który tutaj jest z tyłu widoczny za nami. Komputer ten zarządza całym procesem produkcji, począwszy od wentylacji, po oświetlenie, karmienie, pojenie. Także tak naprawdę on zwalnia z hodowcy tutaj potrzebę stałego nadzoru, ingerencji nad tym procesem produkcji. Każdy klient, który ma w przyszłości obsługiwać ten sterownik, musi znać tutaj podstawowe jego parametry, zakres obsługi, jak zmieniać podstawowe parametry. Dlatego każdy klient przechodzi takie wstępne szkolenie. Długo takie szkolenie trwa? Około 2 godzin. Wtedy nasz specjalista pokazuje, co dokładnie
może sam zmienić tutaj hodowca. W razie potrzeby jesteśmy także w stanie pomóc zdalnie, mimo tego, że jesteśmy oddaleni około 300 km od fermy pana Roberta. Jesteśmy w stanie poprzez internet, drogą elektroniczną dokonać korekty ustawień. 2 godziny to niedużo, czyli rozumiem, że ten system jest bardzo intuicyjny. Tak, to było szczególnie dla nas istotne, aby obsługa urządzenia była intuicyjna dla użytkownika, ponieważ spotykamy się z opinią wielu klientów na rynku, którzy twierdzą, że wiele komputerów innych marek stwarza problemy generalnie z obsługą i ich obsługa nie jest intuicyjna, wymaga tutaj zasięgania wiedzy. Takiej typowo informatycznej, tak? Dokładnie. Pan Robert jest objęty tutaj usługą Serwis 24, także jesteśmy pod stałą tutaj w stałym kontakcie. W razie jakichkolwiek problemów, których nie jesteśmy w stanie tutaj zdalnie usunąć, nasi serwisanci są gotowi, aby w ciągu kilku godzin dotrzeć tutaj na miejsce i usunąć usterkę. Super, panie.